Idziemy na wycieczkę z Andrzejem. Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku. Zaczniemy go troszeczkę nietypowo, ponieważ na live zaczęło nam trochę odpieprzać i wybraliśmy sobie jedną moją prywatną ofiarę, która okazała się psychopatą. Psychopatą Dexterem z serialu. To jest Andrzej Staszek, który, jak widzicie, wybrał się na spacer. Oczywiście pokażę wam później, gdzie Andrzej mieszka. Możliwe, że uda nam się wrócić do jego domu. Zobaczycie właśnie, gdzie mieszka nasz prywatny psychopata, który oczywiście ma żonę. Żona ma psa. Pies oczywiście nazywa się pies Andrzeja. Żona nazywa się żona Andrzeja, ponieważ nie będziemy tutaj tworzyć nie wiadomo czego. I tak, nasz Andrzej Staszek wybrał się właśnie na spacer. Nie wiemy dokładnie, gdzie się wybiera. Prawdopodobnie idzie upolować swoją kolejną ofiarę, poćwiartować ją, którą przewozi skuterem. Miejmy nadzieję, że ty do szkoły się nie wybierasz, nie, za stary jesteś na to. Przewozi je później skuterem w kawałkach, ponieważ Andrzej prawdopodobnie pracuje w klinice, więc ma dosyć duży, łatwy dostęp do zwłok i tak dalej. Zobaczymy właśnie, gdzie on się teraz wybiera. Może idzie po prostu na zwykłe zakupy. Nie, Andrzej poszedł na skuter. Nie wiem, dlaczego jego skuter był na drugim końcu miasta, a nie u niego w garażu. Możliwe, że zacierał jakieś ślady w pościgu za policją. Tutaj tak tam pierdoły. Zobaczymy, czy Andrzej wybiera się znowu do kliniki. Jeżeli tak, to już wiemy na pewno, gdzie on pracuje. I wtedy nazwiemy klinikę specjalnie jego imieniem. Będzie to Klinika Andrzeja. Bardzo oryginalna nazwa. Także sprawdźmy sobie, gdzie Andrzej jedzie dokładnie. Możliwe, że jedzie na te zwykłe zakupy. Miejmy nadzieję, że nie. I miejmy nadzieję, że nie wyprowadzi się z mojego miasta, ponieważ ma tam swój prywatny park z kontenerami, gdzie właśnie przechowuje te wszystkie części ciał i tak dalej. Także, tak jak mówiłem, Andrzej psychopata, no nie spodziewajmy się, nie wiadomo czego po nim. Jedziemy w teren, gdzieś. Czy Andrzej zrobi dokładnie to samo, co przedtem? Tak, Andrzej postawił swój skuter. Będzie oczywiście w klinice siedział teraz do oporu, także idzie do kliniki, pomalutku. Ha! I cwaniak idzie znowu w zielonym podkoszulku, później wyjdzie w czerwonym morderca jeden. I to jest klinika Andrzeja, na pewno. Klinika Andrzeja. Także to jest jego specjalne miejsce pracy, gdzie on sobie poluje na te wszystkie osoby. Co prawda serialowy Andrzej Dexter jest detektywem, jak się nie mylę, czy też jakimś tam lekarzem, detektywem, nie pamiętam. Czy to jest Andrzej? Nie, to jest Edward Gęś, ale masz kacze nazwisko. Niech ci będzie. Edward Gęś pojechał. Uszedł z życiem. Dzięki temu, że nasz psychopata miał dzisiaj dobry dzień i postanowił go nie zabić. Ale wróćmy do domu Andrzeja. Pokażę wam dokładnie, gdzie chłopak mieszka. Przerobiłem specjalnie dla niego tutaj ulicę, żeby nie parkowali mu przed domem. Bo on tego nie lubi i nie chciałem po prostu, żeby zabijał więcej osób. W tym czasie jego żona, która jest złodziejem, ukradła oczywiście dwa samochody. Prawdopodobnie przebywa teraz w domu, ukrywa się przed ludźmi. A to są jego kontenery ze zwłokami. A raczej z tym, co zostało z tych zwłok. Także jak widzicie, oznaczony teren. Będziemy wiedzieć dokładnie, gdzie Andrzej mieszka na przyszłość. I teraz jedyne, co musimy zrobić, tak naprawdę rozbudować moje miasto. Jak widzicie, mamy małe zapotrzebowanie na rejony przemysłowo-biurowe. Biurowych jeszcze nie możemy chyba budować. O mój Boże! Czy to jest moje wybawienie w tym stresie tutaj? Przerobimy sobie w końcu nasze strefy. Tak bardzo mi to było potrzebne. Przerobimy sobie wszystkie strefy. Będzie nam teraz ludzi ubywało, ale w końcu możemy przerobić sobie strefy mieszkalne na większe zagęszczenie. Wreszcie! Czekałem na to niecierpliwie i doczekałem się, całe szczęście. Tylko jedyne, co musimy zrobić, nie możemy pozwolić, aby oni się tutaj rozbudowali na większe domy. Dlatego też wyznaczymy sobie najpierw strefy. Specjalnie wyznaczymy sobie strefy mieszkalne, aby ciulasy się tutaj nam nie rozbudowywały. Na jakieś wieżowce, inne pierdoły. Nie chcemy tego, po prostu nie chcemy. Będą mogli mieć jakieś tam bloki, co prawda, ale wieżowce to zło, więc włączmy sobie widok na oczywiście tutaj nasze strefy. Tutaj nie będą się rozbudować, co prawda, ale jeżeli kiedyś mnie najdzie, żeby przerobić tą strefę na tą gęstszą taką zabudowę, to będę o tym pamiętał, żeby... Znaczy nie będę musiał o tym pamiętać, żeby to później zmienić. Serio? Potrzebujemy 7000 populacji i mój plan poszedł w piździet. 2000 więcej populacji. To nic, strefy mamy wyznaczone.
Nazwać kontenery zwłoki Andrzeja. W sumie tak. To jest bardzo dobry plan. Nazwiemy kontenery zwłoki. Nie, zwłoki Andrzeja to będzie zbyt dosadne, zbyt dosłowne. Jakby to nazwać jakoś tak ładnie? Jakoś tak ładnie. Coś związane, żeby to było z Andrzejem. Musimy wymyślić jakąś ciekawą nazwę. Nazwij go teraz zwłoki Andrzeja. Andrzeja. Andrzej... Szafa Andrzeja, koledzy Andrzeja, kontenery z prezentami, składzik Andrzeja. Składzik Andrzeja fajnie brzmi. Składzik... składzik Andrzeja. Pięknie. Składzik Andrzeja. Bardzo dobra nazwa. Podoba mi się bardzo. Tutaj oczywiście mamy Steve'a Jobsa, jak widzicie. Steve Jobs bardzo ładnie się tu prezentuje. Memorial Plaza. Ku pamięci i Minecrafta, i Steve'a Jobsa. Także, co mają wspólnego? Oboje nie żyją. Nieważne. Taki trochę suchy, ciemny żarcik. Ale jak widzicie, powstają nam bloki. Prawdopodobnie będę musiał sobie wybrać troszeczkę nowych bloków, bo chcę, żeby ten... to się różniło trochę od siebie. Nie będę pobierał jakichś mega, giga, super wieżowców. A za chwilkę wam tutaj powiem, co się stało dokładnie. Jak widzicie, mam tylko 14 tysięcy, więc za bardzo nie mogę sobie tutaj też pozwolić na jakieś szalone szaleństwa. Dlatego też nagrywamy taki swobodny odcinek, gdzie po prostu pooglądamy sobie, jak moje miasto się rozwija. Zaraz komuś nogi urwę. Wybaczcie, jeżeli słyszycie te szalone dźwięki w tle. Mam nadzieję, że tego bardzo nie słychać, ale ja to słyszę strasznie. Przez przypadek postawiłem sobie tutaj szalone rzeczy. To jest oczywiście Andrzej Nadziei. Ten tutaj u góry to jest pomnik właśnie ku pamięci Andrzeja, że jednak on daje nam nadzieję, że psychopaci dalej istnieją. I no... jedyny minus tego pomnika, on kosztował 150 tysięcy i on strasznie drogi jest na tydzień, więc hech. Możliwe, że go stąd wypieprzę, albo przynajmniej wyłączę tymczasowo, ponieważ jest dosyć drogi, a potrzebuję gotówki, a 534 gotówki tygodniowo to trochę mało. Przyspieszymy sobie troszeczkę czas, bo to miasto musi zacząć się rozwijać. Jak widzicie, tutaj bloki będą powstawać na bieżąco w miarę. Możliwe, że tutaj sobie też zamienimy tą strefę. Usuniemy to i zamienimy od razu. Wypieprzać stąd. Budować bloki. Potrzebujemy więcej ludzi do pracy. Mamy oczywiście strefy przemysłowe. Recycling Center, czyli nasze centrum recyklingu, trochę się powiększyło. Mamy 3 wysypiska. Mamy oczywiście 2 te Recycling Center, jak się tam nazywają. Tutaj Andrzej przewozi swoje tych zepsutych przyjaciół, których już tam zaczynają się rozkładać, trzeba ich trochę przerobić. Ale dołożyłem też oczywiście tutaj Solar Civic Amenity Site, który ma 1,5 miliona pojemności jednostek na śmieci. Jest w pełni zapełniony. Prawie na full. I to też się zapełnia. Głupie, gówno. To możemy w sumie otworzyć, niech mają, niech zbierają śmieci. I to w sumie też możemy otworzyć, ponieważ jest poniżej 40%, tu dopiero dobija. Także śmieciarki będą sobie jeździć i zbierać śmieci z tego miasta. A my będziemy pomału sobie tutaj rozbudowywać to nasze miasto. Jak widzicie, bloki ładne powstają. Nie będziemy chcieli tutaj na pewno robić jakichś giga mega wieżowców. To nie jest ten teren na to. To zrobimy tam gdzieś, tam będą jakieś wieżowce. Tutaj będzie na razie taka mała strefa ładnie rozbudowanych budynków. Stwórz dzielnicę Andrzeja. To będzie dzielnica Andrzejlina. Dzielnica Andrzejlina, to będzie całe jego osiedle. On tutaj sieje po prostu postrach na tej dzielni. Ludzie wiedzą, co on dokładnie tam przechowuje, ale każdy boi się o tym mówić. Policja też trzęsie portkami, jak widzi po prostu ilość tych zwłok. Także Andrzej czuje się bezpiecznie. Jest po prostu szefem i królem tego miasta, przynajmniej tej dzielnicy. Nie wiem jak zresztą, ale na pewno daje radę. Także miejmy nadzieję, że jakoś się to zacznie ładnie rozwijać. Zaczniemy zarabiać normalne pieniądze. Jak widzicie, zarobki skaczą od 500 dolarów, euro do powyżej 1000 i tak sobie to skacze w górę, w dół. Będziemy musieli się postarać, aby przybyło trochę więcej mieszkańców. Na szczęście właśnie rozbudowa tych stref powinna troszeczkę nam tutaj pozwolić na takie rzeczy. I oczywiście będziemy musieli sobie dorobić troszeczkę stref biurowych.
ponieważ biurowe rzeczy to dobre rzeczy. Tutaj sobie zrobimy taką małą strefę, a tutaj sobie zrobimy troszeczkę większą strefę. Może jednak na 4. No, serio, musiałaś się gra teraz ściąć. No to, dziękuję. Oczywiście z jakimiś tutaj przerwami między tymi budynkami, bo po co sobie to psuć wszystko. Także to będzie się tutaj tworzyło obok strefy handlowej. Możliwe, że to zamienimy miejscami, ponieważ strefa handlowa, strefa mieszkalna to ze sobą nie współgra. Ale póki co na razie nie powinno to robić większych problemów. Tutaj sobie zrobimy jakieś mniejsze strefy biurowe, żeby też jakoś to ładnie wyglądało. Także będą to jakieś małe biura matrymonialne, bądź jakieś inne rzeczy, na przykład kup zwłoki, bądź sprzedaj zwłoki. I jakoś się to będzie rozwijać. Także wyznaczamy sobie takie malutkie strefy, po prostu pod zabudowę. Ludzie będą chcieli, będą mogli tutaj pracować. Tutaj nic nie będziemy budować. To jeszcze będzie do przerobienia. Właśnie to miałem zrobić, o tym całkowicie zapomniałem. Dobrze sobie przypomniałem w ostatniej chwili. To sobie musimy przerobić na ulicę właśnie tą do zjazdów. To serio? Będziemy musieli to przebudować ręcznie. No nic, przebudujemy to ręcznie. Proszę bardzo. Tutaj zrobimy sobie... Serio? No dobra, będzie troszeczkę pod kątem. Trudno się mówi. Nie dało się przerobić, to przerobimy tak. Przerobimy sobie tę ulicę na zjazdy z ronda, ponieważ one bardzo dobrze się sprawdzają i udrażniają ruch, także samochody będą troszeczkę szybciej jeździć. Ej, na pewno będą zadowoleni. Szybko wyjadą i spieprzą z naszego miasta w ucieczce przed Andrzejem. Także rondo mamy, rondo jajeczne. Tutaj na szczęście nie mamy innych żadnych brzydkich rond. To w sumie działa bardzo dobrze jako usprawnienie mojego ruchu, ponieważ przemysł bardzo szybko stąd może wyjechać i wjechać stąd z powrotem. Także ta aleja bardzo dobrze się tutaj sprawdza. Czy będziemy ją zmieniać? Jeszcze nie wiem. Plany są, ale czy będziemy coś z tym więcej robić? Póki co na razie nie. Na razie moje miasto zaczęło nagle zarabiać jakieś pieniądze. 2500, o mój Boże. Jestem pod wrażeniem. Prawdopodobnie biura dają bardzo dużego kopa tutaj właśnie w tym segmencie zarobku, więc myślę, że dorobimy sobie dodatkowe biura jeszcze tutaj. I możliwe, że tutaj gdzieś koło szkoły też sobie dorobimy jakieś biura. Troszeczkę takich mniejszych, troszeczkę większych. Niech zarabiają ciulaski, niech robią mi pieniążki w moim mieście. Czemu by nie? Jest taka możliwość, więc niech zarabiają dla mnie. Tutaj zrobimy sobie takie mniejsze biureczka, troszkę większe biureczka. Także wyznaczamy sobie takie strefy pomalutku, nie śpiesząc się. Będzie to ładnie wyglądać oczywiście przy naszej drodze. Tutaj oczywiście możemy cały pas sobie rypnąć takich biur, ponieważ biura nie wpływają negatywnie na naszych mieszkańców, więc na pewno ucieszą się z tego, że jednak mają możliwość właśnie rozbudowy się w tym terenie tutaj. Także jak widzicie, staram się to jakoś urozmaicić ten wygląd różnymi właśnie strefami, różną wielkością stref. Niech budują różne budynki. Nie będziemy stawiać na full, na 4 kratki. Różne budynki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tych samych budynków. 10, 11, 12, 13. Także różnorodność jest gigantyczna. Oczywiście różnią się troszkę kolorem. Andrzej, czy będziesz chciał kiedyś rozbudować swój dom? O Boże, widzę cię. Czy to jest... żona Andrzeja. Sprawdzimy sobie... Nie! Żona Andrzeja gdzieś jedzie. Wsiadła do sedana, który znowu ukradła. Zobaczymy, gdzie żona Andrzeja jedzie. Czy ona znowu jedzie do sklepu mięsnego? Może to jest nowy pies, który... Nawet nie chcę mówić tego na głos. Zobaczycie sami. Domyślicie się na pewno, o co chodzi. Żona Andrzeja ma takie swoje wybryki, że lubi się wybrać zwierzakiem gdzieś na przejażdżkę. Teraz zobaczymy. Prawdopodobnie jedzie do tego samego sklepu. Zobaczymy, gdzie żona Andrzeja pojedzie. Znowu nie włączyłem sobie stopera, nie będę wiedział, ile nagrywam odcinek. To nic, dzisiaj będzie taki luźny odcinek, gdzie ja sobie tak pierwsze 3 po 3. W kolejnych odcinkach na pewno będziemy coś robić. Może jechać się... O! Pojechała do innego sklepu. Ale podobne. O, jeszcze lepiej, to jest apteka. Może Andrzej jest chory? Ojej, to by wiele wyjaśniało. W sumie to ona?
Żona Andrzeja pojechała sobie siąść pod apteką na ławce. No dobra, niech będzie. Nie, żeby nie było, że tutaj mają gdzieś parki. Aczkolwiek tutaj ławek też nie mają za bardzo. Możliwe, że tu jakieś parki dostawimy takie normalne. Jest dobrze, zaczęliśmy zarabiać normalne pieniądze, gdzie możemy sobie normalnie już zacząć odkładać te pieniążki na później. Był plan, że tych pieniążków było więcej i mielibyśmy już jakieś 200 tysięcy. Ale niestety mister postawił sobie jakiś zasrany głupi pomniczek, który kosztował bardzo dużo. I będziemy musieli czekać po prostu. No, jest dobrze. Także zaczniemy sobie chyba jakąś rozbudowę tutaj, co? Pasuje tutaj rozbudować. Rozbudujemy sobie to osiedle w tym kierunku. Także zacznijmy może jakąś normalną pracę. Na razie to się tak opieprzałem troszeczkę. Dlatego wyznaczymy sobie jakąś drogę. Może w tym kierunku. W sumie zrobimy sobie połączenie tutaj. Zrobimy sobie... Serio? Zrobimy sobie troszeczkę takie krzywe połączenie. Nie chciałem, żeby ta droga się za bardzo zepsuła, więc wolałem ją odciąć troszeczkę wcześniej. I tutaj będzie strefa też oczywiście mieszkalna. Musimy ją jakoś ładnie zaplanować i rozplanować, ale zanim to zrobimy, musimy znaleźć sobie jakieś fajne parki. Mamy tych parków troszeczkę. Mamy też oczywiście jakieś boiska, które będziemy chcieli tu używać. Tu mamy oczywiście ogrodzenia, które mogę sobie tak obudować, ale tego nie będziemy robić, ponieważ budowanie tego to jest tragedia, bo to się buduje pojedynczo, każdy jeden segmencik. Oh no, tutaj musimy zrobić skrzyżowanie normalne, także tutaj będzie miejsce na jakiś dodatkowy park i tym się właśnie zajmiemy. Moje miasto zarabia, więc ja sobie mogę pozwolić na takie szalone rozbudowy. Czy my tu chcemy jakąś plazę dać? Plaza byłaby w sumie nie głupia. Ale poszukamy jeszcze jakichś innych rzeczy. Mamy stację, mamy parking, może kort tenisowy. To jest taki duży kort tenisowy. Zrobimy w sumie taki centrum rekreacyjne tutaj. To by było bardzo niegłupie. Możemy takie rzeczy robić od czasu do czasu, także to będzie na pewno tutaj i zrobimy tu jakiś parking. Niech mają jakiś parking i oczywiście damy tą plazę, o ile tylko będę miał pieniądze na to. Także przyspieszmy trochę czas i postawimy tą plazę tutaj, w tym miejscu. Mamy na to pieniążki. Także na razie rozbudowa się skończyła. Jak widzicie, dlatego potrzebuję więcej pieniędzy, ponieważ mister wyznaczy kilka miejsc i potrzebuję zbudować trochę obiektów i pieniądze się kończą. Także troszeczkę słabo. Ale możemy sobie tutaj pomalutku wyznaczać już jakąś strefę właśnie mieszkalną. I wyznaczymy sobie tutaj strefę dla budynków większych. Tak, tutaj. Tu będą oczywiście budynki mniejsze. A dalej dopiero będziemy się tym zajmować za chwilkę. Ponieważ potrzebujemy też tutaj doprowadzić jakiś prąd. Bez prądu, no niestety to nie będzie funkcjonować. A najlepszym sposobem będzie podnieść troszeczkę filary tutaj. I doprowadzić sobie w ten sposób prąd. Proszę bardzo. Pięknie, ładnie. Oczywiście zaraz też tutaj wodę musimy doprowadzić, bo bez wody to będzie bardzo ciężko. Także wyciągniemy sobie tutaj troszeczkę mu dalej. Odrobinkę dalej, żeby ten zasięg jednak był jak najbardziej tutaj rozpowszechniony. O, jeszcze kawałeczek musimy tutaj zrobić. Nie, troszeczkę za daleko. O, teraz będzie idealnie. Równiutko, pięknie. Tworzymy sobie nowe osiedle. Musimy zrobić tutaj coś naprawdę mega majestetycznego, tak, no. I zajebistego. Także zrobimy sobie tutaj odstępy na dwie dzielnice. I oczywiście zrobimy sobie jakieś szalone łuki. Łuki sprawdzają się bardzo dobrze. Myślę, że na dwa w zupełności wystarczy. Tutaj na dwa i tutaj na dwa, żeby było równiutko. I oczywiście droga na wprost. I jest pięknie, jest ładnie, jest zajebiście. I tutaj zrobimy sobie jeden przejazd. Dlaczego by nie? I tutaj sobie zrobimy drugi przejazd. O, idealnie równo wyszło. Także mamy tutaj jeszcze jakieś miejsca na dodatkowe drzewa, jakieś dodatkowe parki, jakieś przejścia. Jeżeli tylko będziemy mieli taką potrzebę, jeżeli będziemy mieć taką chęć. A mamy taką chęć, ponieważ to się naprawdę bardzo dobrze sprawdza. Dlatego też podniesiemy sobie tutaj ten filar jeden do góry. Tu sobie go opuścimy, żeby było połączenie. Mam jakąś szaloną chrypę. Także tutaj zrobimy sobie połączenie numero uno. Numeru duo połączenie, może troszeczkę niżej i tu będzie połączenie jedno. To będą musieli co prawda wskoczyć sobie do góry,
ale tu jest taka miejscówka specjalnie dla żoli, gdzie będą mogli się przespać w zimie, jeżeli będą mieli taką ochotę i potrzebę, żeby nie marznąć za bardzo. Miejmy nadzieję, że to im trochę pomoże. Także zrobimy sobie jakieś przejścia takie mniej więcej mniej szalone, bardziej szalone, żeby troszeczkę ułatwić im życie tutaj. Czy my chcemy tutaj sobie tak to zepsuć? Nie, chcemy sobie to ładnie zaplanować. Ładnie, piękna, ładna droga. Piękne, ładne przejście. I oczywiście tutaj sobie damy też niżej. Tutaj niżej. Teraz dopiero podciągniemy tutaj do góry. Także mamy połączenie między strefami, bardzo ładne. Tutaj na pewno możemy sobie zrobić jakieś dodatkowe przejście. I oczywiście będzie przejście górą. Spróbujemy troszeczkę wyżej. No. Skoro się nie da, to zrobimy to jeszcze inaczej. Zrobimy przejście tutaj. I tutaj. Skoro my tutaj nie możemy zrobić, to tutaj sobie podniesiemy do góry. Tutaj oczywiście przejdziemy na tą strefę, ponieważ nie chcemy tutaj budować wzdłuż drogi tego przejścia, bo to będzie całkowicie niepotrzebne. To będzie całkowicie źle przemyślane. I tutaj oczywiście w dół, żeby było jakieś połączenie. I tutaj sobie też zrobimy połączenie w dół do naszej strefy. Obok, pięknie, ładnie, także mogą sobie tędy przejść całkiem swobodnie, całkiem ładnie. I tutaj oczywiście zrobimy sobie jeszcze jedno połączenie do góry, idealnie. Także będą mogli sobie tutaj swobodnie chodzić i oczywiście musimy sobie zrobić przejście też na drugą stronę. Ach, dużo budowania, bardzo dużo budowania. Mam pytanie, czy ja tutaj mogę zrobić taką... Nie mogę chyba zrobić takiego przejścia. To nic, zbudujemy w ten sposób i tutaj. I następne przejście zrobimy sobie oczywiście tutaj niżej. Pięknie, ponieważ tutaj będziemy mogli w razie czego poprowadzić dodatkową drogę, która będzie tu gdzieś wychodzić. I to by było w sumie nie głupie. Zrobimy to od razu. Włączmy sobie oczywiście zrabianie, bo ja o tym później zapomnę. I tutaj sobie zrobimy trochę krzywo. Zrobimy ją troszeczkę tak pod kątem. I tutaj będą mogli się swobodnie, pięknie, ładnie budować. Także tutaj będą strefy dla ludzi mieszkalne oczywiście, ponieważ to będzie cała strefa mieszkalna. I to było w sumie na tyle. Tutaj może dodamy jakieś takie małe domeczki. To powinno w miarę dobrze wyglądać. Tutaj oczywiście będzie strefa... Oh no, to będzie strefa biurowa. Na 3, na 2, znowu na 4, znowu na 3. Tutaj pięknie, ładnie. Niech budują biura, niech to działa. Wyznaczymy sobie kilka takich ładnych stref. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych przejść, więc powinno to bardzo dobrze działać. Mają oczywiście piękne, ładne zjazdy. I jest ładnie. Na razie z zewnątrz nie będziemy nic budować. Sprawdźmy sobie... Oh no! Moje solarki przestały wyrabiać. Ile solarki kosztują? 8000 za sztukę, więc miejmy nadzieję, że zaczną działać normalnie. 10. Brak funduszy. W idealnym momencie, proszę Państwa, dziękuję bardzo. 7000 populacji, w końcu osiągnęliśmy coś więcej w naszym pięknym mieście. Dołożymy sobie jeszcze jedną solarkę i w sumie możliwe, że dołożymy sobie jeszcze ich kilka. Bo z tego co widzę, zaczyna mi tu brakować dosyć poważnie prądu, a chcemy zrobić tutaj moje miasto super mega eko, ekologiczne i takie zajebiste. To musimy z tego zrezygnować. Tutaj oczywiście dołożymy zaraz jakieś przejścia dodatkowe, bo oni z tego dosyć mocno korzystali. Więc nie chcemy odebrać im tej radości życia. Ale zanim cokolwiek zrobimy, pobudujemy sobie troszeczkę więcej przejść, ponieważ przejścia są zajebistą sprawą i ułatwiają życie. W sumie, to wiecie co, tu może jednak zrobimy sobie normalne przejście naziemne. Także jak będą potrzebowali, to mogą sobie tu przejść. I tutaj zrobimy w ten sposób, że będą mieć tutaj przejście idealnie. A tutaj zrobimy... Powinno być symetrycznie i jest symetrycznie. Kolejne przejście i tutaj będzie jeszcze jedno, jak tylko będą mieć potrzebę. Jest pięknie. A tutaj zrobimy, chwila, tu zrobimy w miarę w ten sposób, też na dół. W ten sposób i tu będzie jeszcze jedno przejście i oczywiście tu sobie połączymy to. Skasowaliśmy co prawda dwie kratki, ale nie ma się czym przejmować. Także jak widzicie, nowe osiedle powstaje. Nie ma na razie zapotrzebowania tutaj na ludzi, ale mamy zapotrzebowanie na
na zarobki, więc prawdopodobnie będziemy dodawać sobie tutaj strefy typowo biurowe. Typowo biurowe, ponieważ ludzie mają na to giga mega chcice, więc dajmy im troszeczkę zarobić. Niech robią nam tutaj pieniądze w naszym mieście. Tu będzie pełna strefa taka. Halo, gro. No, już, dziękuję. Dodamy troszeczkę więcej tych stref, ponieważ z tego co widzę, mają gigantyczne zapotrzebowanie na to. A jak mają chcice na budowanie, więc niech budują. Tutaj oczywiście troszeczkę też jeszcze dodamy. Proszę bardzo, przyspieszmy czas. Niech pieniądze zaczną napływać do naszego miasta. Niech tu wszystko się rozwija. Także jak widzicie, moje miasto bardzo ładnie tutaj powinno zacząć funkcjonować. Miejmy nadzieję, że nie będzie większego ruchu tutaj i nie zaczną się tu tworzyć korki. Mamy możliwość oczywiście wykupienia chyba nowej parceli. Tutaj niestety jest to podzielone na pół, więc trochę słabo. Nie chcemy zużyć na to na razie pieniędzy. Poczekamy, aż zarobimy trochę więcej i wykupimy sobie od razu dwie te parcele. Kolejne osiągnięcie mamy kiedy? Tutaj, duże miasto, gdzie 11 tysięcy mieszkańców, także trzeba będzie troszeczkę pokombinować. Sprawdźmy sobie, jak tam ogólnie ze zdrowiem w moim mieście. Tu jest troszeczkę słabo, więc prawdopodobnie będziemy musieli dołożyć sobie jakąś klinikę. Z pożarami tutaj jest troszeczkę kiepsko też, więc też będziemy musieli sobie dołożyć remizę. Dołożymy remizę od razu. Może tutaj, bo jest na to miejsce. Także ludzie się na pewno ucieszą, mamy pełny zasięg. Jak tam z kliniką? Klinikę też będziemy mogli od razu wybudować. Klinikę pierdykniemy sobie może w tym miejscu, tutaj na rogu. Tak, trudno, poszedł jeden tam się rypać, ale za to mamy zadowolonych ludzi. A zadowoleni ludzie to dobrzy ludzie, ponieważ wtedy więcej zarabiają. Gorzej ze szkołą, będziemy musieli tutaj jakąś szkołę dobudować. Jak widzicie, szkoły działają bardzo, bardzo dziwnie. Tu mamy szkołę średnią, mamy ich już trzy, ale ludzie jakoś tak nad comprendo, nie chcą do nich chodzić. Szkoły podstawowe, tu oczywiście szkoła podstawowa się jak najbardziej przyda i przyda się nam też, przyda się nam tutaj zrobić też jeszcze jeden rurociąg. Idealnie, równiutko, wydamy na to praktycznie moje ostatnie pieniądze. Ale jak widzicie, miasto bardzo pięknie, bardzo ładnie się rozwija. Dlatego teraz czeka mnie, w sumie czekanie, czeka na mnie czekanie. Bardzo polski polskiemu. I będziemy sobie po prostu zbierać teraz pieniądze. Mamy małą strefę, o której już wcześniej wspominałem w poprzednim odcinku. Okej, zbierajcie śmieci. Tu pięknie. Czyżby recykling zaczął działać normalnie? Chyba tak. Widzę, że poważnie spadły śmieci. Więc jest całkiem nieźle. To sobie chyba usuniemy całkowicie to śmietnisko stąd, to wysypisko. A to obok... Czy my możemy w ogóle je stąd przesunąć? Niestety nie możemy, musi być opróżnione. To nic, na razie niech sobie działają, powinno być w miarę dobrze. Widzę, że tu jakieś zagrożenie pożarowe, nie za dobrze. W sumie straż pożarna już tu jest. Adam Pietrzak. O Boże, więcej straży pożarnej. Niestety nie uratowali budynku, ale mamy na to sposób. Dziękuję. Powstanie nowy budyneczek. Widzicie, jak pięknie, ładnie od razu. Wystarczy tylko wyburzyć. I dostaliśmy jakąś brzydką fabrykę. No nic. Jak widzicie, budynki bardzo się różnią od siebie. To jest naprawdę piękne, że jest ta różnorodność tych budynków. Dobrze, nie trzeba pobierać żadnych dodatkowych modów, tylko w grze jest ich tutaj prawie 5 milionów różnych budynków i one się praktycznie nie powielają. To samo widzicie na przykładzie osiedla. Po prostu jakby zombiaki miały zaraz wypełznąć z tych bloków, jak to tam nazwać. Ale bardzo ładnie się nam to rozwija. Nie tworzą się jakieś mega giga wieżowce, tylko właśnie tworzą się takie dosyć ładne budyneczki. O mój Boże, czy wy to widzicie? Zatrzymajmy czas, spowolnijmy go trochę. Co się stało z domem Andrzeja? Andrzej chyba zaczął sprzedawać te zwłoki. Przerobił sobie dom. Jestem pod wrażeniem. Miejmy nadzieję, że Andrzej zostanie z nami do samego końca tego miasta. To miasto jeszcze przeżyje dużo wielkich, pięknych i nie tylko pięknych chwil. Na pewno będzie dobrze. Widzę, że mam problemy ze ściekami i to poważne problemy. Będziemy musieli sobie podnieść troszeczkę budżet na ścieki, na tutaj, na kolejne 10%. Nie chcę wydawać za dużo pieniędzy na te wszystkie rzeczy. Ale dzięki temu, idealnie, idealnie się mieścimy, idealnie. Także polecam pobrać sobie dodatkową modyfikację.
właśnie to Eco-Friendly Sewage Facility. Możecie to znaleźć na Steam Workshopie. Nie będę podawał żadnych linków. Wysilcie się trochę. Gratulujemy Andrzejowi, ponieważ Andrzej wzbił się na kolejny level rozwoju. Tutaj widzę Anna Wójcik. Anna Wójcik często tutaj przychodzi, więc prawdopodobnie to jest jakaś znajoma, możliwe, że żony Andrzeja. Tutaj też jakieś kolejne upgrade'y idą w mieście. Szaleństwo! Szaleństwo! Naprawdę jestem pod wrażeniem. Sprawdźmy sobie, jak to jest z tymi parkami. Mają bardzo dobry zasięg tutaj, więc nie dziwię się, że Andrzej się tu rozbudowuje. Tutaj mają bardzo dobry zasięg, więc na pewno się będą dobrze rozbudowywać. Na szczęście nie będziemy ich budować za wiele. Możliwe, że uszczęśliwimy Andrzeja takim oto budynkiem. O, nie uszczęśliwimy. Uszczęśliwimy siebie. Czy chcemy zbudować specjalnie dla Andrzeja ogród japoński, żeby mógł medytować, kogo w kolejności następnej zabije? Myślę, że tak. To będzie bardzo dobry pomysł. Andrzej się na pewno ucieszy. Nie będzie musiał chodzić już specjalnie do swojej kliniki i kupować czopków na ból dupy, tylko po prostu będzie mógł się wybrać po prostu do swojego. Żona Andrzeja właśnie wybrała się na kolejny spacer. Czy ona znowu ma zamiar ukraść samochód jakiś? Tak, sąsiada pożycza. Ja wiem, co nam oferuje za to. Na pewno piecze mu jakieś ciasto. Także Andrzej ma prywatny ogród japoński. Ogród japoński Andrzeja, bo wszystko, co tutaj jest na tym naszym osiedlu, należy do Andrzeja, więc mamy ogród japoński Andrzeja. On przychodzi sobie tu medytować, jak widzicie. Ludzie się też cieszą z tego powodu, że Andrzej się cieszy. Ładnie. Pięknie, pięknie. Naprawdę pięknie. Ładne budynki z tych biur powstają, bardzo ładne. Dobrze, że wyznaczyłem troszeczkę mniejsze te strefy. Mamy tą różnorodność wtedy tych budynków, a nie powstają jakieś takie mega giga kolosy. Tylko właśnie coś mniejszego. Naprawdę pięknie to wygląda. Czemu ta wiewiórka zawsze pojawia się w tym mieście? Niech będzie. Wiewiórka pojawia się bardzo często i pojawiają się też głowy klaunów. Szalone rzeczy, szalone. Ale nasze osiedle tutaj nowe też pięknie się rozrasta. Mamy duże zapotrzebowanie, widzę, na przemysł, więc prawdopodobnie pożegnamy się teraz z YouTube'em i w kolejnym odcinku będziemy rozbudowywać sobie strefę specjalnie przemysłową. Oczywiście widzicie, co się tam czai w oddali, także tutaj macie piękny widok na moje miasto i w oddali będziemy sobie budować strefy przemysłowo-rolnicze. Tak, to będzie piękne. Także ja się z wami żegnam, dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że historia Andrzeja się wam spodobała w tym odcinku. I do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa wszystkim!